Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce, nazywana najpiękniejszą świątynią na Wołyniu, odzyskuje swój dawny blask. Wszystko dzięki konserwatorom z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Projekt renowacji zabytku nadzoruje Instytut Polonika. Dążymy do tego, żeby ten kościół przywrócić mu kształt, jaki podejrzewamy oglądał jego fundator w połowie XVII wieku, Stanisław Albrecht Radziwiłł. Podejrzewamy, gdyż oczywiście ikonografii przedstawienia tego kościoła precyzyjnej z tego czasu nie ma, ale badania chemiczne i badania konserwatorskie pozwalają na to, żeby z dużą dozą prawdopodobieństwa oddać kształt i wygląd tego kościoła. W tym roku konserwatorzy skupiają się na renowacji elewacji i osuszaniu murów. Dokończone będą prace przy posadzce świątyni. Odnawiane są również figury apostołów, obrazy i alabastrowe anioły. Część z tych figur apostołów, zwłaszcza, które były wykonane w drewnie, są spękane, zdestruowane, mają urywane ręce, głowy, dłonie. I wszystkie te elementy, które są zdestruowane, nasi konserwatorzy najpierw modelują, po modelowaniu przedstawiają specjalistycznej komisji, która ocenia jakość tego modelowania, a następnie wykonują w materiale docelowym. No w przypadku właśnie 12 apostołów to jest to materiał drewniany, a finalnie będzie to cała ta powierzchnia będzie pozłacana. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy został wzniesiony na początku XVII wieku na zlecenie Albrechta Stanisława Radziwiłła. Powstał według projektu Benedetta Moliego i Giovanniego Maliverny. Po zamknięciu kolegiaty przez władze radzieckie zabytek stopniowo zaczął popadać w ruinę. Dopiero w 1996 roku kolegiata została zwrócona rzymskokatolickiej parafii w Ołyce. Parafia w Ołyce dość takie pobożna. Ona nie taka liczna, bo teraz na przykład tylko ponad 50 osób przychodzi do kościoła, ale dość takie aktywni w tej samej chwili starają się i w kościele pomóc, i na przykład dzieci też aktywni. Nie tylko, że przychodzą na przykład na religię, ale że nawet porządki, sprzątanie, na przykład układanie kwiatów, tak jakoś aktywizują się. Co niedzieli, a jak nie ma pani Genii, to znaczy ksiądz mówi, że chora. No bo tak je. Tak je. I to w pierwszej lawce wszystkie moje wnuczki, koleżanki wnuczki i córka. W wszystkich chramach ładnie, no najlepiej u kościele. Dożyć do tego czasu, żeby on ładnie, całkiem ładnie wyglądał. To bardzo bym chciała. I córka, że mówi, że na stojących organach, żeby chciała. I żeby wojny nie było, to będzie wszystko zakończone. W sumie ukończono już 70% prac zaplanowanych na ten rok. I choć współczesność niesie ze sobą wyzwania, to praca fundacji i zaangażowanie specjalistów dają nadzieję na przyszłość, w której kolegiata znów będzie dumnym symbolem kulturowego bogactwa Wołynia.